Dzień dobry. Dzisiaj w moim stylu będzie wszystko o ę, czyli rozmowa z facetką od polskiego, dziennikarką Kamilą Kalińczak. Zapraszamy. Dzień dobry, Kamo. Czy mogę tak się do Ciebie zwracać? Będzie mi bardzo miło. Dzień dobry. Kamila Kalińczak. Gdzieś żartowałaś, jeśli chodzi o pomyłki przy nazwiskach i imionach, że można Cię nazwać Kaliną Kamieńczak i wtedy jest to absolutny błąd. Bardzo mi się podoba ta zbitka. Słuchaj, żeby, nie ma w TVN24 ani jednej osoby, w sensie mówię o prezenterach, prezenterkach, która by kiedyś raz chociaż nie zrobiła tego na antenie. W związku z tym, że się znamy i lubimy, no to zawsze było, wiesz, Kamila i się śmialiśmy i to było zawsze fajne, bo wiadomo, że widzowie widzki bardzo lubią takie sytuacje na antenie, ale naprawdę nie ma ani jednej osoby, która by chociaż raz tego nie zrobiła. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest najłatwiejsza zbitka na świecie. W takim razie, żeby uniknąć pomyłek, będę mówiła do Ciebie Kamo. Jesteś dziennikarką, jesteś twórczynią, powiem po polsku, kontentu na Instagramie, wspaniałego miejsca, które nazywa się ją. Jesteś facetką od polskiego. Potem wyjaśnisz nam, skąd ta nazwa, bo to też jest bardzo ciekawe. Jesteś osobą, kobietą też, która zmieniła swoje zawodowe życie w sposób, który mógłby być przykładem, inspiracją dla wielu tych, którzy marzą o byciu na swoim. Więc po kolei zacznę od pytania, które samo się nasuwa po tym naszym wstępie telewizyjnym, ponieważ jesteś również absolwentką dziennikarstwa. Dlaczego tak bardzo, co wiem z wywiadów, które udzieliłaś, chciałaś pracować w telewizji? Och, no słuchaj, no to zawsze było spełnienie marzeń moich takich, naprawdę. Ja pamiętam, że zachował się jakiś taki zeszyt z języka polskiego, gdzie ja w 5. klasie podstawówki, to było bardzo dawno temu, już pisałam, że chciałabym być dziennikarką i że chciałabym przeprowadzać wywiady z mądrymi ludźmi, zaznaczyłam wtedy, że z mądrymi. I dla mnie to było jakieś takie naturalne, że ja po prostu muszę wykonywać ten zawód. Natomiast zawsze chciałam pracować w telewizji, nigdy nie chciałam pracować w radiu. To medium jakieś takie było mi, zawsze radia słuchałam, ale jakoś nigdy nie myślałam, że chciałabym tam pracować, a to właśnie z radiem przede wszystkim się związałam i ja wciąż myślę o sobie, że przede wszystkim jestem radiówką albo radiowczynią, w zależności od tego, którą formę sobie wybierzemy. I faktycznie moja przygoda z mediami zaczęła się od radia, ja radio pokochałam, no ale naturalną jest ta droga z radia do telewizji. No więc kiedy rozpoczęłam pracę na antenie TVN24 Bis, no to byłam po prostu przeszczęśliwa i ja zawsze powtarzam, że ja się urodziłam po to, żeby robić te breaking newsy. To uczucie tej adrenaliny, to jest po prostu najwspanialsze uczucie świata. Ja pamiętam taki program, który, słuchaj, zaczął się o 21, bo był tydzień po zamachach w Nicei, no więc zrobiliśmy program o 21 i nagle zaczęły schodzić informacje pilne o tym, że coś się dzieje w Turcji i nagle od 21 do 5 rano prowadziliśmy z Michałem Schneiderem program o zamachu stanu w Turcji i to jest nieprawdopodobne, że nagle pod wpływem tej adrenaliny po pierwsze wyłączają ci się potrzeby fizjologiczne, ale po drugie w cudowny sposób otwierają się takie komórki w mózgu, te wszystkie informacje, które przeczytałaś kiedykolwiek, artykuły, książki, wszystko, łączą się w cudowną całość i ty nagle o Turcji, no jakby może ktoś interesuje się Turcją jakoś wybitnie, no ale to nie jest taki kraj, o którym bardzo dużo wiemy i to po prostu, to jest coś wspaniałego. Ja się urodziłam po to, żeby zrobić ten program, naprawdę, i żeby w ogóle robić te rzeczy. To było coś wspaniałego, naprawdę. Urodziłam się, żeby robić breaking news. Nigdy nie słyszałam takiego wyznania, ale... Ja bym bardzo chętnie dojeżdżała teraz do telewizji, wiesz, jak coś się dzieje, to oni dzwonią po mnie, ja jadę, robię tylko to, bo nie każdy lubi, nie? Więc ja bym mogła to robić i tego mi najbardziej brakowało potem, kiedy odeszłam z telewizji i substytutu tego uczucia staram się szukać obecnie. Zaraz odpowiesz, czy znalazłaś, ale to po kolei, bo miejsce, w którym teraz jesteś, myślę, jest absolutnie nieprzypadkowe i chciałam z Tobą razem znaleźć te drogi, które Cię do tego miejsca doprowadziły, po to, żeby właśnie pokazać jakiś pomysł na siebie i towarzyszące temu emocje, zdarzenia, wydarzenia, problemy albo i porażki, bo po przesłuchaniu wywiadów z Tobą bardzo często pojawiają się różnego rodzaju określenia. Ty sama tak o sobie mówisz. I jak widzę to wszystko, to mi się układa w pewną całość, ale spróbujmy przez to przejść razem. Prymuska, profesjonalna, obowiązkowa, lojalna, odpowiedzialna, nadambitna, może momentami żartuję, że jesteś kujonką, że wiarygodność jest dla ciebie ważna, czyli wszystkie takie cechy, które przypisałabym dziennikarce na przykład, ale również, uwaga, tadam, nauczycielce. A miałaś taki moment, że chciałaś być nauczycielką? Nie, nigdy. Moi rodzice są nauczycielami. Babcia była nauczycielką, dziadek był nauczycielem, ciotka z wujkiem, więc ja jestem z typowo nauczycielskiej rodziny, wiem z czym to się wiąże, a daj ty spokój w życiu. Nie, to w ogóle jest, tam nie ma żadnej adrenaliny, to w ogóle jest jakieś, nie, nigdy mnie to nie interesowało. Wiadomo, pewnie jak każde dziecko, kiedyś się bawiłam w szkołę, natomiast ja jak byłam dzieckiem, zanim, no takim wiesz, dzieckiem, kiedy jeszcze tak trochę nie wiesz, no w 5. klasie podstawówki już byłam w stanie wyartykułować swoje potrzeby, że chcę być dziennikarką, ale jak miałam tam 6 czy 5 lat, ja chciałam mieć warzywniak. To może wiadomo. Też tłumaczy moją niezdrową relację z ziemniakiem w wszelkiej postaci. W każdym razie ja chciałam mieć warzywniak. No, psychofanka ziemniaków. Jezus, ale słuchaj, no naprawdę. Także, a co potrafisz zrobić z ziemniaków, czy po prostu tylko chodzi o konsumpcję? To znaczy, ja w ogóle nie umiem gotować, ale powiem ci, że akurat ziemniak, znaczy, kiedy jest wspaniałe warzywo, to możesz zjeść na tyle sposobów. Pire, frytki, gotowany tam z tej folijki, gdzieś tam z popiołu ziemniaki. No przecież to jest absolutnie fascynujące. Wszystko ma. Placki ziemniaczane, nie zapominajmy o plackach ziemniaczanych, zaraz nam się rozpocznie dyskusja, czy ze śmietaną, czy z cukrem na słowo. To jest wspaniały w ogóle temat. Okej. Dobrze, nie, no szanuję, podziwiam nawet z boku. Ale wracając do tej rodziny nauczycielskiej, czyli kurczę, bo ja myślę, że ten gen może być wspólny, ponieważ to, co teraz robisz, jest jednak byciem tą właśnie facetką od polskiego. Skąd masz ten przydomek? To wiesz co, napisał do mnie kiedyś taki chłopak, 17-latek mniej więcej, i napisał do mnie, że oni z chłopakami, to jak robią ONE, to mówią na mnie facetka od polskiego i czy mi to nie przeszkadza i czy mogą tak mówić. I mi się to bardzo spodobało. Facetka, takie oldschoolowe słowo, bardzo urocze, niespotykane, zwłaszcza wśród chyba 17-latków. I mówię tak, no to ja będę facetką od polskiego. Natomiast wiesz co, bo tak powiedziałaś o tym, że być może ja miałam jakiś pomysł albo jakiś cel. I to tak wiele jest w tym przypadku. To znaczy przypadku, nie przypadku, bo ja zawsze wiedziałam, jak ma wyglądać meta. Ja zawsze wiedziałam, jak chcę, żeby wyglądało moje życie zawodowe. Dokładnie. Natomiast środki dopasowały się po kolei gdzieś tam, no nie powiem, że same, bo wiem, że to nawet z punktu widzenia jakiegoś samorozwoju. No nie, no ja jakoś pokierowałam tym, powiedzmy. Natomiast ja widziałam metę, ale nie widziałam drogi do tego celu i wydawało mi się, że może nie do końca podejmuję dobre decyzje gdzieś tam po drodze. Okazało się, że tak, ale to chyba nie jest aż takie proste. Ale ta meta to co to było? Co to jest? Ja obecnie mam naprawdę... Time of my life. Czas mojego życia. Nawet nie będę za to przepraszać, ale jestem tak szczęśliwa, że to wygląda tak, jak wygląda. No po prostu no, chciałam, żeby to wyglądało w ten sposób. Chciałam mieć swoją firmę, chciałam szkolić przede wszystkim, chciałam wykorzystywać ten potencjał. Wiesz, jeżeli pracujesz jako dziennikarz, dziennikarka w programach na żywo, to masz mnóstwo takich umiejętności i trudno jest znaleźć jedno miejsce, w którym możesz je wykorzystywać. Ja chciałam być, oprócz tego, że dziennikarką, również lektorką. Chciałam przeprowadzać wywiady, ale jednocześnie, no właśnie, chciałam prowadzić szkolenia. Telewizja, jak wiesz, w ogóle media są bardzo zaborcze. Nie ma tak, że pracujesz sobie, prowadzisz newsy, a możesz szkolić. No nie. Nie możesz być sobie w jednej redakcji i tam robić coś, udzielać się jako lektorka. No nie. No więc trzeba było w pewnym momencie wybrać. I to miejsce, w którym ja teraz jestem, daje mi przede wszystkim taką swobodę. Ja mogę wszystko. Nic nie muszę. Jak nic nie musisz, nagle się okazuje, że możesz wszystko. I ja naprawdę obecnie, choć powiedziałam coś ostatnio takiego, wrzuciłam w zasadzie na Instagram takie zdanie wypowiedziane przez Jennifer Lopez, która mówi, po prostu próbuj. Raz tak i naprawdę droga do sukcesu może być różna, ale osiągniesz ten sukces. I ktoś mi wtedy zwrócił uwagę, że nie powinnam publikować takich treści, ponieważ one są szkodliwe, bo wiele osób potem czuje się puszowanych. okej, tak. Jeżeli ktoś ma się poczuć puszowany, to w ogóle nie chcę mu zrobić krzywdy. Natomiast nie pozwolę sobie obecnie odebrać tego poczucia, że ja mogę wszystko. Ja naprawdę tak bardzo czuję teraz, że mogę wszystko, że wiesz, takie spotkanie z tobą mi dmucha w skrzydła, po prostu. Że ty chcesz ze mną porozmawiać o tym, jak to się stało. I ja po prostu uważam, że naprawdę to jest ekstra, jeżeli czujesz, że nic cię nie ogranicza. I ja po prostu teraz właśnie mam takie poczucie. Rozumiem. To jest właśnie taki kanał. On powstał po to, żeby dmuchać w skrzydła. Najczęściej kobiet, ale jak się zdarzają wspaniali mężczyźni, to korzystają z tego wiatru. A co to znaczy puszować po polsku? Puszować to znaczy, tak wiesz co, dociskać, tak, motywować w sposób niekonstruktywny, no bo też ludzie zupełnie, bardzo różnie reagują na motywację. Ja na przykład, jak mój trener personalny mówi, Kama, dasz radę, to mam ochotę powiedzieć, wiesz co, tak. Spadaj, to ja, mnie nie motywuje, więc... No weź Gąsie, co ty, słuchaj, to nie jest praca, co ty robisz, liczysz tylko do 15, nie? W 3 seriach. To my mamy takie rozmowy. I ja mu zawsze mówiłam, powiedziałam mu na początku, jeżeli ma nasza współpraca się układać dobrze, to jestem z osób, które jak usłyszą, Kama, dasz radę, twoje ciało może więcej niż ci się wydaje, to wyjdę po prostu, więc nie rób tego. Ja mam to samo. Weź. No i weź, weź, daj mi spokój. Weź. No. Sam se powtórz. No to wiesz, więc jeżeli chodzi o to, a co cię motywuje? To co on musi mówić? Wiesz co, paradoksalnie, bo mnie nie wolno do niczego zmuszać, paradoksalnie mnie motywuje, jak ktoś mi powie, Kama, nie musisz tego robić. I ja wtedy dostaję, no to zrobię, no. Prymuska, no to gen, tak, ja wam udowodnię. To jest takie właśnie, co sobie tutaj wynotowałam też o tobie. Się zajadę i dam radę, zrobię sama i zrobię to najlepiej. Zosia Samosia, to ty? No. To znaczy, no po prostu ja to zrobię najlepiej, więc bez sensu, żebym angażowała inną osobę. Nie, no oczywiście to jest jakaś kwestia, którą w pewnym momencie trzeba przepracować, jak firma rozwija się tak szybko, jak zaczęła rozwijać się moja, więc no musisz. W pewnym momencie po prostu musisz poprosić o pomoc. To jest też taka rzecz, której ja nie potrafiłam nigdy robić i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym. I wiesz, to trochę wynika z tego, że ja pamiętam, jak mój tato mi kiedyś powiedział, że walizka ma być spakowana tak, żeby się była w stanie wrzucić na górę w pociągu, tam na tę półkę. W moim przypadku to 17,5 kg, ona może ważyć. No ale rozumiesz, to potem trochę cię ustawia, że... A co to znaczy tak spakowana, że ma być nie ciężka, czy ma być dobrze zamknięta? Żebyś była w stanie ją wrzucić na górę, czyli ma ważyć tyle, żebyś była sobie w stanie z tym poradzić. Aha. No więc to potem trochę, tak jak mówię, właśnie ustawia cię, że ty masz sobie poradzić, po prostu. No więc ja tak sobie radziłam zawsze, nie prosiłam nikogo o pomoc, ale tak jak mówię, no trochę więcej się też o tym mówi, że właśnie proszenie o pomoc jest okej, że to nie znaczy, że to jest jakaś słabość. Że jesteś słaba albo gorsza. Właśnie o to chodzi. Więc dla mnie w ogóle prowadzenie firmy też ma takie bardzo coachingowe, jak to się pięknie mówi po polsku, taką wartość coachingową. Ja bardzo długą drogę przeszłam w tym bardzo krótkim czasie, bo firmę prowadzę od niedawna, aż sama byłam w szoku, jak ostatnio zdałam sobie sprawę, jak krótko. Ale właśnie przepracowuję też takie rzeczy. Wiesz, w telewizji też jak prowadzisz newsy, czy jak prowadzisz w radiu serwisy informacyjne, no to tak oczywiście masz wydawcę, gdzieś tam masz kogoś, ale koniec końców siedzisz tam sama, ty. Twoja twarz, twój głos, twoje nazwisko. Jesteś ostatnim ogniwem. Tak, i musisz sobie poradzić, więc masz coś takiego zakodowane, że no dobra, reporter może nie dojechać, połączenie może się zerwać, a ty tam siedzisz i w razie czego to ty musisz zagadać. Po prostu. Tak, ja to absolutnie rozumiem, przeszłam przez to wszystko, znam te emocje i kiedy wczoraj słuchałam rozmowy z tobą, w której powiedziałaś, że fakt, że byłaś w stanie pracować za dużo, za długo, za ciężko, zawdzięczasz między innymi temu, że usłyszałaś od swojego szefa, że kiedy ty jesteś wieczorem na dyżurze, on może spać spokojnie. Teraz wróćmy do tamtego momentu, kiedy to usłyszałaś. Co robi młoda kobieta, kiedy dostaje taki komunikat od kogoś, kto jest ważny w jej życiu zawodowym i od którego tak naprawdę zależą jej losy zawodowe? Wiesz co, ja za nie mówiłam po pierwsze, wyszłam z tego gabinetu i się rozpłakałam. Wiadomo, że nie byłam w stanie się rozpłakać tam, no bo nie robimy takich rzeczy. Na zewnątrz wszystko jest super. Rozpłakałam się z bezsilności. Ja w ogóle, jeżeli płaczę, to płaczę z bezsilności, z takiej złości, że nie jestem w stanie nic zrobić, ponieważ ja mam też jeszcze jedną cechę. Ja uważam, że bardzo dużo rzeczy zależy ode mnie. To jest zgubne, bo jeżeli coś nie idzie, no to to jest przecież moja wina. To ja muszę zmenadżować tę sytuację, coś jakoś zrobić inaczej, więc bezsilność mnie doprowadza do po prostu pasji. I ja poczułam tę bezsilność wtedy. To znaczy, że jeżeli to jest argument, to znaczy, że on mnie nigdy z tych wieczorów nie zdejmie, bo to chodziło o wieczory, to chodziło o to, że ja nie chciałam pracować w prime time'ie, co było po prostu niezrozumiałe. No jak możesz nie chcieć prime time'u? No wiesz, ile tu jest osób? No... Mhm. Ustalmy, tak, że, przepraszam sekundę, prime time to jest ten moment w telewizji wieczorem, 20-23? No to zależy pewnie w jakiej, ale tak, no wieczorem, wtedy kiedy ludzie są już w domu. Odpoczywają i śpią. No, no i tak. Jeszcze usłyszałaś w dodatku to, że tam za drzwiami jest kilka osób chętnych na Twoje miejsce? Nie no, kilka to mało, to kilkanaście. Zawsze żartowaliśmy z moimi kolegami, że gdzie są te tłumy, no bo jak trzeba dyżur, ktoś zachoruje, to nagle się okazuje, że nie ma kim pokryć, jak to się brzydko mówi, tego dyżuru, no bo też Państwo muszą sobie zdawać jeszcze z jednej rzeczy, że praca w mediach jest o tyle niewdzięczna, że jeżeli ktoś choruje, wyjeżdża na urlop, to ten jego dyżur i tak się odbędzie. To nie jest tak jak w urzędzie czy na poczcie, że po prostu jest nieobsadzone biurko albo w korporacji i po prostu pewne rzeczy się nie dzieją, one zaczekają. W telewizji czy w radiu, no nikt nie czeka, to medium nie zaczeka, więc to trzeba obsadzić, więc osoby, które zostają, pracują więcej. Nie zatrudnia się nowych na ten tydzień, po prostu pracują więcej, trzeba to odrobić. Dlatego na przykład największe, pamiętam, takie napięcia w redakcjach to było, kiedy ktoś nagle wypadał z grafiku w weekend albo w święta. To znaczy do tego stopnia, że było taka umowa dżentelmeńska, że nie robimy tego. To oczywiście prowadziło do patologicznych sytuacji, kiedy się chorym przychodziło na dyżury, ale chodziło o to, że jeżeli ktoś ma ten weekend raz na jakiś czas wolny, no to żeby nie musiał jednak być ściągany na ten dyżur. Więc no to było strasznie, coś okropnego, to znaczy... Tak, to jest służba. To jest służba. To nie należy tego rozpatrywać w kategorii pracy, bo ona oczywiście w takim rozumieniu powszechnym nią jest, ale tak naprawdę dobrze wiemy, dlatego drążę ten temat i cieszę się, że o tym opowiadasz, żeby pokazać, że to zajęcie, że bycie dziennikarką, w telewizji i w serwisach informacyjnych, w stacji informacyjnej jest po prostu służbą. Tak, no ja naprawdę nie mogłam się pogodzić z tym, chociaż powinnam była, bo ja jednak spędziłam na tych dwóch antenach 15 lat. Dwóch to znaczy TVN24 i TVNbiz. I Radia ZET, bo ja zaczęłam w Radiu ZET. No oczywiście w koncernie Eurozet zaczęłam od radiostacji, potem byłam w Chili ZET, potem byłam w Radiu ZET i potem z Radia ZET przeszłam do TVN24 Bis, łamane na TVN24, no bo te redakcje się przenikają gdzieś tam i... Ja wiem, że powinnam była, nie wiem, może to wiedzieć, wybierając ten zawód, ale ja nie mogłam pogodzić się z tym, że pracuję wtedy, kiedy inni mają wolne. To było dla mnie coś okropnego pracować w święta, w weekendy, wieczorami. No poranki to w radiu jeszcze spoko, czy tam w telewizji, no bo to powiedzmy tam jest też oglądalność i to jeszcze jakoś, ale właśnie wtedy, kiedy inni mają wolne. I też pamiętam taki moment, kiedy byłam na tych wieczorach, tak strasznie ich nie chciałam. I przyszłam do pracy na 17 i nie mogłam wejść, bo wszyscy wychodzili. I było takie piękne lato i ja całe to lato spędziłam w tym ciemnym studiu. No studio musi być ciemne, wiadomo, no bo to światła i te sprawy. I to było takie, że mówię, nie, ja nie mogę tak żyć, po prostu nie mogę. I co się wtedy dzieje z tymi marzeniami tej młodej kobiety, najpierw dziewczynki w 5. klasie, że chce być dziennikarką, potem, że to będzie ta telewizja. Co to za uczucie? Wiesz co, to jest trochę jak w toksycznym związku, no bo tak jak mówię, to była moja najwspanialsza praca TVN24 Bis. Ja się nigdzie nie nauczyłam tylu rzeczy. O sobie, o pracy, warsztatu. Ja po prostu czuję się naprawdę przygotowana do tego zawodu. Ja miałam gigantyczną wiedzę merytoryczną wtedy też o świecie. To znaczy teraz, no wiadomo, nie siedzę w tym na co dzień, więc pogadać ze mną można, ale no to już nie jest ten poziom zaawansowania, żeby mogła z ambasadorem jednym czy drugim usiąść i czuć się swobodnie w takiej dyskusji na tematy bieżące. No bo w TVN24 Bis tematyka zagraniczna, polityka zagraniczna i biznes. I ja po prostu kochałam te tematy. Naprawdę, ja dużo czytałam wtedy, teraz prowadzę firmę, to trochę mniej. I naprawdę czułam się tam świetnie. To było miejsce pracy wspaniałe. No, Tylko że właśnie ja nie byłam w stanie tego przeskoczyć. Są ludzie, którzy są w stanie. Są ludzie, którzy lubią pracować wieczorami. Naprawdę. Są ludzie, którzy lubią pracować w weekendy, bo mają tak życie poustawiane z partnerem czy z partnerką. Ze względu na dzieci jest im tak wygodniej. Ja nie potrafiłam tego zrobić. Ja naprawdę cierpiałam ze względu na te nietypowe godziny pracy. Więc mówię, no dobra, no to jest moment decyzji. A jeszcze mój tato też odegrał w tym wszystkim bardzo znaczącą rolę. No bo powiedział mi, wiesz, ja wtedy z moim partnerem, bo on pracował na porankach w radiu, a ja na wieczorach w telewizji. Czyli my się widywaliśmy w niedzielę wieczorem, a potem tak naprawdę w sobotę rano, mieszkając razem. Ja od poniedziałku do piątku miałam wrażenie, że jestem w delegacji, bo ja nie byłam w stanie pójść do kina, spotkać się z kimś, ze znajomymi, cokolwiek. I mój tato wtedy mi powiedział, wiesz, bo ja mam wrażenie, że twoje życie składa się z 2 tygodni wakacji i weekendów, ale popraw mnie, jeżeli się mylę. Jak ja to usłyszałam, powtórzyłam to i mówię, o nie, to jest prawda. I teraz, co teraz? Czy ja kocham tę pracę tak bardzo, żeby żyć w ten sposób? Bo to jest moment decyzji teraz, to trzeba, albo się na to godzę i jadę i robimy to. No i pomyślałam o tym, co będzie za 5 lat, jeżeli tam zostanę. No i dotarło do mnie, że po prostu będę miała 38 lat i będę robić to samo, za pewnie tę samą kasę, może ciut większą. No albo to jest ten moment, kiedy trzeba podjąć inną decyzję. I teraz mam 38 lat i popatrz, gdzie jestem. To ciekawa ta figura ojca w twoim życiu, ważna? Tak, ważna. No widzisz, no ma takie dość mądre czasami wstawki. Wiesz, to jest trochę tak, że jak ktoś cię widzi raz na jakiś czas i widzi, że po pierwsze nikniesz w oczach, po drugie, no, że jesteś nieszczęśliwą osobą, bo to nieszczęście widać. To znaczy, jak ja odeszłam z tej pracy, przyszłam do Agory, zostałam redaktorką naczelną takiego serwisu informacyjnego. Widzisz, ja mam to w głowie, w podprogu. Zostałam redaktorką naczelną serwisu, który nazywa się Instytut Dobrego Życia. O ironio, czyli osią główną tego... zupełnie innego. Tak, osią główną był work-life balance. No przecież takie jaja były. Zimno, tak. Co? Jak to było? Kubeł lodu na głowę, co? Tak. I ja po prostu mówię... W ogóle, słuchajcie, to jest coś takiego jak work-life balance? Mówi Kama. Jest. Jest. No, ja, wiesz, dowiadywałam się tam. Natomiast słuchaj, to jest nieprawdopodobna historia. Jak ja zaczęłam pracować 9-17, bo to było moje marzenie już, jak wiemy. Ja w ogóle mówiłam mojemu szefowi, proszę cię, między 7 a 19, żebym ja mogła coś, no musi być coś w tej telewizji, co ja mogłabym, naprawdę próbowałam znaleźć rozwiązanie, no nic, nie dało się. No i poszłam i tam dostałam godziny 9-17, wiadomo, biuro, redaktorka naczelna. Słuchajcie, ja byłam w szoku, ile jest czasu po 17. Ja byłam w szoku, że ci ludzie od zawsze przez tyle lat po tej 17 mogli robić rzeczy, chodzić do sklepu na zakupy. Ja przez 2 tygodnie to mnie w ogóle w domu nie było. Nadrabiałam zaległości towarzyskie, łaziłam wszędzie, bo to był maj. To było, słuchajcie, coś nieprawdopodobnego, co ja wyprawiałam po tej 17 na zakupy. No w ogóle nieprawdopodobne historie. I ja wtedy miałam 30 już chyba 3-4 lata i po raz pierwszy w dorosłym życiu pojechałam do rodziców na święta. Bo zawsze do 33-4 roku życia pracowałam w święta na antenie. No hej, no. No i wtedy do mnie dotarło tak, że to była dobra decyzja, chociaż była bardzo trudna. Ja nie mogłam się przestawić na ten tryb pracy, nie było adrenaliny, ja siedziałam za tym biurkiem. Wszyscy pracowali jakoś tak dla mnie za wolno, bo w newsach to, jak ja ci mówię już, ci wysyłam, to znaczy, że robię to teraz. Że najpierw tam pójdę po kanapkę czy coś, tylko w tej chwili. I to też musiałam przejść znowu, tak zwany coaching. Moja szefowa mnie kiedyś zaprosiła i mówi, słuchaj, ty musisz zwolnić, bo ty puszujesz ludzi, musisz przestać na nich naciskać, żeby robili rzeczy teraz. Mówię, okej, my pracujemy wolniej, musisz się dostosować. Bardzo było to dla mnie trudne, naprawdę. Co konfrontacja marzeń z rzeczywistością zrobiła ci w sercu? Jakie to było uczucie? Wiesz co, no... Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie wskazać takie jedno uczucie. No to było jakieś takie rozczarowanie i taka gorycz, że naprawdę nie da się tego pogodzić. No musi być jakiś sposób. Znowu moja sprawczość się odezwała. Muszę znaleźć na to sposób. Ale już byłam zbyt zmęczona. i po prostu poszukałam innej drogi. I wtedy to była najbardziej dramatyczna decyzja, jaką podjęłam w życiu. A jestem i po rozwodzie, i po różnych innych historiach. Ja miałam wrażenie, że mi ktoś wyrwał serce. Ja do końca wierzyłam, że oni mnie zatrzymają w tej telewizji. Powiedzą, dobra, to były żarty, nie? Bo masz miesiąc wypowiedzenia, więc jest jeszcze chwila na to, żeby się w razie czego zreflektować. Natomiast potem poszłam do tego mojego szefa na końcu. Przyniosłam mu w prezencie taką książkę. Ja kochałam historię, w ogóle bardzo dobrze znam, Kuby i Korei Północnej. Nie wiem, mam jakąś taką tendencję do kochania krajów, które mają pod górkę. I przyniosłam mu moją ulubioną książkę o Korei Północnej i mówię, że no kurczę, ja będę tak strasznie tęsknić. I on mówi do mnie, wiesz, że tutaj dla ciebie zawsze jest miejsce. Gdyby coś poszło nie tak, ale będę trzymał kciuki, to ty zawsze możesz tutaj wrócić, bo ja po prostu zawsze cię chętnie przyjmę. Też miał dla mnie prezent, jakieś takie cukierki ze Stanów przywiezione i mówi do mnie, wiesz co, życie jest najfajniejsze. To jest, co by się nie działo, życie jest najfajniejsze. I ja mówię, jak się cieszę, że to powiedziałeś, bo to znaczy, że to nie jest tak, że ja zwariowałam. A on mówi, no trochę zwariowałaś, no co ty tam będziesz robić, siedzieć za biurkiem. Ale już oczywiście sobie żartowaliśmy. I tak mnie jakoś to ukoiło gdzieś tam. A to ciekawe w ogóle, wiesz, w kwestii tych prezentów, że ty przyniosłaś mu książkę o reżimie, o mundurku, który właśnie zrzuciłaś, a on dał ci na drogę słodycz. To też tak w takim, wiesz, na takim poziomie energetycznym bardzo jest to wymowne. No, ale to była też moja ulubiona książka, jedna z Światu nie mamy czego zazdrościć, jeżeli będą mieli Państwo okazję, naprawdę bardzo polecam. Zresztą napisała ją Barbara Demick, nagrodzona nagrodą Pulitzera, więc jakby no nie da się wyżej, doskonała książka. Fajne to było gdzieś tam na końcu, to znaczy tam naprawdę, tak jak mówię, ja nie czułam się krzywdzona przez... Ja uważam, że ta osoba odegrała dużą rolę w moim życiu i to była raczej pozytywna rola. No tak jak mówię, no tak są te media skonstruowane, że nie każdy może prowadzić Fakty o 19:00, nie każdy może prowadzić Pasmo w dzień, nie każdy może prowadzić Poranek w radiu. No, no i ja to trochę tak z taką pokorą raczej przyjmuję. Nie? I nie każdy może prowadzić kanał ONE, czyli kanał o tym, jak używać języka poprawnie, kanał o kulturze języka. To też jest bardzo ważna część naszej rzeczywistości, na którą... no właśnie, czy zwracamy uwagę na kulturę języka? No uważam, że jest z tym problem, ale wiesz co, ja uważam, że każdy mógł prowadzić ONE, to znaczy każdy ma telefon, każdy mógł usiąść i pogadać do telefonu. Teraz jak zauważysz, wiesz, jak ja zaczynałam ONE, no to nikt nie robił tego tam quizów we wtorki i w czwartki, teraz już wszyscy wiedzą, że jak coś wrzucasz, to musisz 2 razy w tygodniu, o stałych porach i tak dalej, więc wiesz... Każdy może, naprawdę. Właśnie media społecznościowe są o tyle super, że one są pojemne, zmieszczą każdego. No tak. Każdy może zacząć, demokratyczne. Bo musisz mieć tylko telefon. Tak, są demokratyczne. Są demokratyczne, się... każdy ma, szanse są równe, ale... Tak. No właśnie, ale jest coś, jest X faktor. Co to za czynnik, że jednak nie każdy może? No, podobno jest to, ja nie wiem tego, ale ktoś mi, jak udzielam wywiadu, kiedyś powiedział, że masz it faktor, czyli to. Nie wiem, co to jest to. Moim zdaniem to jest coś na kształt charyzmy. Dlaczego lubimy oglądać pewne osoby, a innych nie? Dlaczego lubimy słuchać pewnych osób, a innych no nie lubimy, bo nas, nie wiem, denerwuje głos, maniera, coś tam. To jest chyba o charyzmie, nie? Że kupujesz tę osobę, bo ona jest jaka jest, gestykuluje w taki, a nie inny sposób, zwraca się do ciebie w taki, a nie inny sposób. I to jest chyba tak naprawdę o tym. I... to nie jest, wiesz, no charyzma faktycznie... to jest coś, z czym się rodzimy, czy coś, czego można się nauczyć? Tak jak wszyscy rozczulają się, no nie, mówią komplementy na temat twojego wspaniałego głosu, a ty mówisz otwarcie, że nie urodziłaś się z nim, że go wyćwiczyłaś, że to jest element twojego wizerunku, na który ciężko zapracowałaś, więc znowu, nie ma za darmo, a ta charyzma? Ja uważam, że wiesz, jak oglądam swoje pierwsze filmiki, to mówię... Jezus Maria, usuń, cicho! Najgorzej wszystko źle. Inna sprawa, że jestem bardzo krytyczna w stosunku do siebie, no tak, ale tak, to jest w ogóle inna sprawa, tak. Ale wiesz co, ja widzę też, że przebyłam długą drogę, to znaczy Powiedziałabym, że nie lubię słowa sukces, ale nie będę mówić, nie będę kłamać. Lubię słowo sukces. No skoro masz czas swojego życia, to masz sukces, kropka. Tak, ONE jest pewnego rodzaju faktycznie sukcesem na skalę tego Instagrama, bo ma niewiele lat i faktycznie wybuchło. I wydaje mi się, że gdzieś tam jak już wiesz, że jesteś w dobrym miejscu, to się trochę uspokajasz. I ja się też bardzo uspokoiłam. Zaczęłam inaczej patrzeć na rzeczy. Widzę taki, no właśnie taki spokój, taką niezero-jedynkowość, taki mniej agresywny też czasami sposób przekazu, chociaż ja uważam, że nigdy mój przekaz nie był agresywny, ale różnie ludzie nas odbierają, wiadomo. Więc, tak, ale czy on bywa czasem na przykład złośliwy? No wiesz co, ja bym to nazwała ironią, może nie złośliwością. Nie no, ja jestem ironiczna, ja lubię zaczepiać, ja jestem taka trochę, wiesz, nie? No, bo ja taka jestem. Ja lubię sobie na przykład powiedzieć, że pan Morawiecki mnie nie słucha. I wciąż mówi półtorej roku, a mówimy półtora roku. I że no, nie robi ONE pan premier Morawiecki, no jak to? No wiesz, to jest ten poziom złośliwości. Ostatnio powiedziałam, że nie słucha mnie pan Patryk Jaki, ale na opozycję też psiocze, że nie umie rąk trzymać na konferencji prasowej. Więc to jest taki rodzaj zaczepki. Ja taka jestem. Ja tak rozmawiam, ja tak kokietuję trochę, ja tak prowadzę galę, też kokietuję publiczność, trochę się z nią tam przekomarzam chyba bardziej. Nie wydaje mi się, żebym była złośliwa w tym przekazie. A gburowata? Przepraszam, to cytat. Czy ty jesteś gburowata? No nie wiem, no może ktoś mnie tak odbierać. No wiesz, ja jednak pamiętaj, że pouczam ludzi, nie? No więc można no sobie... Właśnie. Ktoś mi napisał na TikToku... Nie lubimy. Ktoś mi napisał na TikToku, że no właśnie... Nie pamiętam dokładnie jak, no bo przecież nie będę magazynować w głowie takich rzeczy. Ale no rozumiem, że jeżeli ktoś mówi jeszcze w taki sposób jak ja, zamyka te kropki, te samogłoski są takie okrągłe i jeszcze w każdym filmiku poucza... Te filmiki są takie same, na tych filmikach pokazuje tylko siebie, no to można uznać, że w ogóle jakiś syndrom narcystyczny i wszystko, nie? Możesz mi wszystko podpiąć. I co ci to robi? Niewiele już. To znaczy, niewiele mi to robi, chociaż prawda jest taka, że pamiętam każdy negatywny komentarz, to nie uciekniesz przed tym. Natomiast nie magazynuję tego w sobie. Zastanawiam się nad tym zawsze, zwłaszcza jeżeli krytyka jest konstruktywna. Dlatego, że, no bo jeżeli ktoś by mi na przykład napisał, to się nigdy nie zdarzyło, może teraz się zdarzy. Pani Kamilo, uważam, że filmik, który pani nagrała, jest niemerytoryczny, ponieważ coś tam i coś tam. Uważam, że... Natomiast wiesz, jeżeli ktoś ocenia cię w sposób, jesteś gburowata, albo jesteś jakaś tam, no to... No nie, no to są twoje odczucia. To nie znaczy, że ja taka jestem. My nie umiemy nazywać rzeczy. Nie możesz powiedzieć o kimś, że... no czekaj teraz. Jest denerwujący. To ty odbierasz kogoś jako osobę denerwującą. To nie znaczy, że ona dla wszystkich jest denerwująca. My nie umiemy tego. I wiele osób powie, że to jest to samo, ale no nie jest. Myślę, że to może mieć także swój początek w tym, że... Pewnie nie wszyscy wiedzą, ale prawda jest taka, że już tak jak wspomniałam, skończyłaś dziennikarstwo, a nie polonistykę. Nie jesteś osobą, która ma podstawę, jeśli chodzi o wykształcenie, do, jak sama żartujesz, pouczania nas kwestii języka polskiego, ale masz ogromną wiedzę i nią się dzielisz. Czyli możemy o tobie powiedzieć, że nie jesteś ekspertką w tej dziedzinie, jesteś fanką języka polskiego, ile mogę tak o tobie powiedzieć, i osobą, która chciałaby, żebyśmy po prostu korzystali z jego zasobów w jak najszerszym możliwym zakresie. Wiesz co, ja siebie kiedyś nazwałam popularyzatorką, bo już tak bardzo ktoś tam chciał, żebym się zdefiniowała. Tak, jestem dziennikarką, ja po prostu dobrze mówię po polsku, bo jak pracowałam w Radiu ZET, to były kary finansowe za błędy. I tyle. To jest o tym historia. Ja absolutnie zawsze podkreślam, że... No, wiesz co, pamiętam, że tam chyba jedną zaliczyłam taką okrąglutką w Radiu ZET i jedną za brzydkie słowo w TVN-ie. No, tak, wiesz co, bo pracowaliśmy w parach, na dyżurach, no i wiesz, jeszcze wydawca i tak dalej, więc tam jest... No. Dawaj. Co to było? Nie, mogę powiedzieć. No to najpopularniejsze takie. No to najpopularniejsze na K. No, że Mać do brzegu, no. Tak powiedziałam. Boże, bo bardzo mnie denerwowało, że nie może się... wiesz, jak masz kogoś w uchu, spada gość i coś tam, to potrzebujesz krótkich, precyzyjnych komunikatów. Ciągnij dalej, gość będzie za 15 minut. A ten mi gada. No ja wiem, że mam już 3, 2, 1, no że szkoda mać do brzegu. No i... I dzień dobry Państwu. Ale jeszcze kończąc tamten wątek dotyczący mandatu do tego, by poprawiać. Pewnie, że go nie mam. Nie jestem polonistką, natomiast wymyśliłam sobie, że będę opowiadać o poprawności językowej. Nikogo nie zmuszam do tego, żeby ktoś tego słuchał. Opowiadam o tym, co przeczytałam u Państwa profesorstwa. Nie badam języka, jestem dziennikarką, więc mówię, że profesor Markowski w tym słowniku pisze tak, ale już w tym słowniku pojawia się taka forma. Więc uważam, że po prostu rzetelnie mówię o tym, co przeczytałam gdzieś tam. I w zasadzie tyle. Ale wiesz, bardziej piję do tego, że nauczeni doświadczeniem, tą swoją edukacyjną drogą, jesteśmy wyczuleni w kwestii popełniania błędów. Popełniamy je, bo jesteśmy niedouczeni i najczęściej nie z własnej winy. I taka jest prawda. Natomiast mamy wdrukowaną obawę przed popełnianiem błędów. To już o sobie to wiemy, na pewno Ty też to wiesz, że tak bardzo z jednej strony, używając tego Twojego czarodziejskiego wyrazu, jesteśmy puszowani do tego, żeby być idealni. Wszyscy, nie mówię tylko o nas, o mnie, o Tobie, o naszych zawodach, ale mówię o takiej codzienności, że jest nam się na przykład ciężko języka obcego nauczyć, bo boimy się, uwaga, popełniać te błędy, które tak naprawdę nas uczą. Ja pamiętam nawet, jak ja kiedyś przeżywałam fakt, że popełniam błędy. Pierwszy odcinek na YouTubie, w którym opowiadam swoją historię, zaczyna się od zdania. Tylko ja mogłam sobie wymyśleć. Nie ma. Mogłam sobie wymyślić. Już ile osób mówi wymyśleć? Odkąd już wiem, że to błąd, słucham, jak dookoła mnie wszyscy. No, teraz poza mną i pewnie Tobą i jeszcze paroma innymi osobami. Ale to jest o tym, że my chcemy zwracać uwagę na to po to, żeby było, no właśnie, żeby było jak? Piękniej? Wiesz co, to nie jest tak, że wszyscy muszą mówić zgodnie z zasadami. Też teraz się rozpoczęła, bo tych kont się zrobiło więcej związanych z językiem polskim i teraz są tam takie dyskusje na temat normy, czym jest norma, czy ona jest inkluzywna, czy coś tam. Ja nie biorę w tym udziału, bo ja po prostu lubię taką poprawność językową, taką dziennikarską, to znaczy chciałabym, żeby ona była dziennikarska, w takim sensie, że jak jesteś dziennikarką, jak jesteś dziennikarzem, to oczekuje się od Ciebie, że będziesz mówić poprawnie, po prostu. I teraz ja już nie chcę tam się zastanawiać nad definicją, czym jest poprawność, a czym nie, no ale wiemy o czym mowa. Oczywiście dziennikarzom się dużo zarzuca, jeżeli chodzi o tę poprawność, ale ja uważam, że po prostu ten zawód, to bycie na antenie, to mówienie do ludzi w ich domach zobowiązuje do pewnego rodzaju czystości językowej. I tylko o to mi chodziło w ONE, naprawdę. No i wiadomo, że jak trochę czysto. Ale nie robiłaś tego programu dla koleżanek i kolegów dziennikarzy. A wiesz co? A nie, no właśnie ja w ogóle ONE wzięło się z frustracji. Obserwowałam na Instagramie tylko dziennikarzy i dziennikarki i bardzo mnie frustrowało, że w tej grupie zawodowej nikt nie umie napisać na co dzień. Ja nie mogłam tego przeżyć i jest na moim profilu na Instagramie właśnie taki filmik, w którym ja mówię, że ja będę teraz w związku z tym w każdy wtorek i w czwartek po jednym słowie na dzień, na co dzień. Jezu, to są 3 słowa, na co dzień, dziękuję. No i tak, taką miałam energię na początku. Ja to rozumiem, akurat z tym zdaniem nie mam problemu, ale na przykład z tak, że tak, jak wiesz, miałam. A jak się pisze małe co nieco? O Jezus Maria, nie wiem. Małe na pewno. To jest, tam jest łączność. To muszę sprawdzić. No, muszę sprawdzić. To nie jest tak, że ja znam odpowiedzi, małe, tak wiesz, co, nieco. Nieco napisałabym razem, bo to nieco to jest coś małego. Małe co nieco, ale to sprawdzimy. A także tak, jeszcze tylko wrzucę, pamiętajcie, to są 3 wyrazy, prawda Kama? I żadnych przecinków. W sensie, ale chodzi o to też, że to jest w znaczeniu tak, więc tak. To tak, że tak. Jak taka puenta, kiedy nie mamy puenty. Także tak, tak więc tak. No, to taka fajne 3 słowa i żadnych pozytywnych przecinków. Na koniec, zawód dziennikarki się tutaj pojawia i żyjemy w czasach, w których podważamy wszystko i wszystkich. Podważamy autorytety, naukę, dogmaty, ideologie, religię. Wszystko to, co zbudowało cywilizację zachodnią, jest oskrobywane z jakiegoś takiego poziomu pomnika. Dla jednych dobrze, dla drugich źle, ale skupmy się na tym naszym małym podwórku. Dziennikarstwo. Co to dla Ciebie dzisiaj znaczy? Co to za wartość, jeśli w ogóle? No, masz rację. Trudno się mówi o dziennikarstwie dzisiaj, w momencie, kiedy na liście najbardziej niepoważanych, powinnam to powiedzieć odwrotnie, zawodów w Polsce, to dziennikarstwo zawsze jest wysoko. To jest dla mnie bardzo przykre. Ja wychowałam się zawodowo w szkole Andrzeja Wojciechowskiego, twórcy Radia ZET. W zeszłym tygodniu przyznawane były nagrody jego imienia i tam zawsze przypomina się, kim był. Wiele osób o nim mówi w sposób absolutnie niebywały. To znaczy, że to było właśnie takie prawdziwe dziennikarstwo, że on, taka klasa, dżentelmen i tak dalej. Ja go nie poznałam. Natomiast ten duch tego Andrzeja Wojciechowskiego w tym Radiu ZET cały czas był. I ja mam gdzieś takie poczucie, że wychowałam się w związku z tym. To oczywiście miało swoje... To znaczy, ja uważam, że nie miało minusów, ale można by było to nazwać minusami, bo to, wiesz, taki rodzaj... jakości, kontroli jakości, no wiesz, powoduje pewnego rodzaju nadużycia, dzisiaj nazwane byłyby pewnie mobbingiem. No ale ja pamiętam taką szkołę tego dziennikarstwa i moje wartości, znaczy inaczej, ja myślę o tych wartościach gdzieś tutaj. To znaczy boli mnie to, że nie weryfikuje się wiedzy tych osób, które wpuszcza się na antenę. Ja jak przychodziłam do TVN24 Bis, miałam w cudzysłowie egzamin, no to była pogadanka z Jackiem Stawiskim, ale powodzenia se pogadać z Jackiem Stawiskim o świecie. W ogóle to była wtedy, pamiętam, że pytali mnie też z inflacji, a była wtedy deflacja. Była deflacja w Polsce i to nie było tak dawno, bo to był tam rok chyba 2016. Mieliśmy deflację. Jakieś niebywałe zjawisko z punktu widzenia obecnej sytuacji na rynku, więc mi trochę tego brakuje, wiesz? I mi brakowało tego, że ode mnie się wymagało no, naprawdę takiej wiedzy bardzo dużej. I było moim absolutnym zdziwieniem, kiedy redaktor kiedyś wrzucił na prompter taką informację, bo coś się akurat wydarzyło, że w stolicy Turcji Istambule. Po pierwsze, jak już to Stambuł, a po drugie stolicą Turcji jest Ankara. I teraz ja oczywiście tego nie przeczytałam, bo moje zwoje mózgowe połączyły się i pozwoliły mi powiedzieć tak, jak powiedzieć być to powinno. Natomiast chodzi mi o to, że ten chłopak powiedział, no bez przesady nie muszę znać wszystkich stolic na świecie. I on pracował w Niemczech wtedy. I ja niestety trochę mam poczucie, że to zmierza w tym kierunku. Że nie ma takiego etosu pracy w tym oczywiście dobrym znaczeniu. Tak jak mówię, ja wylałam dziecko z kąpielą, jeżeli chodzi o etos pracy. Mój prywatny przypadek no, taki był, jaki był. Natomiast uważam, że gdzieś to poczucie odpowiedzialności za słowo, za to, co się do tych ludzi mówi, powinno z nami zostać, bo jeżeli nie, no to ja nie widzę sensu. To kto? To kto, no właśnie. Jak myślisz, ile będzie trwał czas Twojego życia? No wiesz co... Tak trochę teraz jestem właśnie zestresowana, co tu zrobić, żeby go przedłużyć. Nie no, to jest trochę tak, że ja nie jestem pazerna i nie jestem łapczywa. I mam zdolność cieszenia się z małych rzeczy, więc zamierzam po prostu wycisnąć z tego momentu absolutnego maksa. Jestem przekonana, że mi się to uda. Mam kilka jakichś takich jeszcze pomysłów. Cały czas przychodzą jakieś pomysły, projekty. Mogę Ci na przykład powiedzieć, że coś, co absolutnie jest szalone, wynajęłam sobie mieszkanie w Paryżu na miesiąc. I w kwietniu będę mieszkać w Paryżu, bo tak. Wspaniale. I rozumiesz, bo ja chcę po prostu pobyć trochę w innym otoczeniu, bo moja obecna sytuacja pozwala mi pracować trochę zdalnie, albo no nie wiem, poustawiać to tak, żeby ci klienci się chętnie dostosowują też do mojego kalendarza, więc takie rzeczy sobie wymyślam, że ja już nie dam się zabiegać, zapędzić w kozi róg w tej pracy. Work-life balance istnieje, to prawda, pod warunkiem, że tak jak mówię, nie jest się pazernym, bo ja teraz na przykład też odpoczywam, ze względu też na jakieś tam historie zdrowotne. I to jest wspaniałe, bo kiedyś przeczytałam takie zdanie i ono jest prawdziwe, naprawdę. Jeżeli odpoczniemy i porobimy nic, to do głowy zaczną nam przychodzić różne ciekawe pomysły. Kreatywność jest napędzana nudą, naprawdę. I to jest chyba moje największe odkrycie ostatnich tygodni, że kiedy sobie dam odpocząć, to wymyślam fajne rzeczy, więc mam nadzieję, że uda mi się powymyślać kilka fajnych rzeczy. Ale się teraz uśmiecham, jak to mówisz, ponieważ wiem, jak my prymuski miałyśmy problem z nudą. I dokładnie wtedy, kiedy wpuszczałyśmy nudę do naszego życia, zaczęły się dziać rzeczy wielkie. I to jest też taka moja refleksja, więc podsumowując, życzymy wszystkim tym, którzy jesteście po drugiej stronie, żebyście sobie właśnie marzyli, to jedno, marzyły, ale wpuszczały właśnie w przestrzeń życiową te momenty, kiedy nic. Takie po prostu ustalone same ze sobą, sami ze sobą, nic. Bo wtedy przychodzi coś fajnego. Więc no zazdro, ten miesiąc w Paryżu, duże zazdro. No ale jesteśmy w zupełnie innych sytuacjach, nie? Takich życiowych też, więc wiadomo, że jesteśmy sumą też naszych wyborów. Naprawdę w to wierzę i tak jak mówię, rozumiem, że są różne podejścia. To jest też coś, czego się uczę, że nie każdy ma taką konstrukcję psychiczną jak ja, więc nie każdego można też tak traktować i w biznesie, i w pracy, i w ogóle. Natomiast nie pozwolę sobie odebrać tego poczucia, że naprawdę wiele ode mnie zależy, bo ja po prostu się dobrze czuję w tej roli osoby zarządzającej moimi sprawami. Także tak. Także tak. Dziękuję Ci bardzo, Kama. Bardzo. Właśnie powinnam powiedzieć Kamo, bo przydałby się tutaj wykrzyknik, nie? No tak, ale ja tego wołacza to jakoś kompletnie nie czuję. Wiesz, on jest jakiś taki, moim zdaniem, trzeba go wykreślić kiedyś. Prowadzę Serio? Taką krucjatę przeciwko wołaczowi. No daj ty spokój, jak to brzmi. Magdo. No, właśnie to, no takie to jest... Szczerze? No ale to jakoś tak ładnie dla mnie brzmi. Tak? A widzisz, no i to jest o tym, że te rzeczy nie są wcale zero-jedynkowe. Ja to zawsze się Kamilo, jak ktoś do mnie mówi, to ja mam wrażenie, że coś zbroiłam. Ale... Magdo, baczność? To tak. Nie? No nie, jest tak, jest tak. Ja wołacz lubię. Jest przereklamowany. Wołacz jest jednak tak, dla grzecznych dziewczynek. Dobra, no odpuszczamy mu. Brzozo, kończymy. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego i wysyłaj widokówki z Paryża. To będzie oldschoolowe jak ta facetka od Polski. Tak, tak. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Pa. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za dzisiaj. Oczywiście liczymy na Wasze komentarze. ONE. Do zobaczenia w następny wtorek. Wszystkie subskrypcje, łapki w górę, mile widziane. Całujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia.